Szanowni Państwo, dobry wieczór. Kolejne derby Poznania w piłkarskiej PKO BP Ekstraklasie za nami. Lech wygrał z Wartą na Enea Stadionie 2-0. Pierwsza część konferencji prasowej. Z nami jest trener drużyny gości, czyli Warty Poznań, Dawid Szulczek. Dobry wieczór, panie trenerze. Dobry wieczór. I od razu, panie trenerze, poproszę o komentarz do wydarzeń boiskowych. Gratuluję wyniku i życzę powodzenia w kolejnych spotkaniach. Szkoda wielka, że kolejny raz nie jesteśmy w stanie nawet strzelić gola przy bułgarskiej. Myślę, że w kolejnych spotkaniach musimy połączyć zadowalanie estetów z wynikowcami, bo wcześniej wyniki mieliśmy dobre, ale tą grę się gorzej oglądało. Teraz grę się ogląda lepiej, ale nie ma wyników, więc mam nadzieję, że w końcu zagramy w tej rundzie mecz, gdzie będzie się nas i dobrze oglądało i zapunktujemy. Bardzo dziękuję, trenerze. Mikrofon jest na sali, czas na pytania. Proszę przedstawić się, podać nazwę redakcji. Dobry wieczór, panie trenerze. Mieszko Grabowski, Radio Meteor. Kapitan zespołu Dawid Szymonowicz udzielił nam wypowiedzi i powiedział, że mecz z ŁKS-em przegrała nam skuteczność. Czy po tym meczu można powiedzieć podobne zdanie, ponieważ ta sytuacja z 45 minuty mogła ustawić zupełnie spotkanie? No, nie wykorzystaliśmy swoich sytuacji. Lech dwie wykorzystał, Welde na dobrej jakości uderzył i przegraliśmy mecz, ale myślę, że oprócz skuteczności jeszcze były błędy, które popełniliśmy przy straconych bramkach i nie tylko, bo jeszcze były dwie bardzo groźne sytuacje Lecha, więc no, to spotkanie przegraliśmy dlatego, że zrobiliśmy bodajże cztery takie błędy, po których mógł paść gol, po dwóch padła bramka, bo Lech ma jakościowego zawodnika, jakim jest Welde, a no my swoich szans nie wykorzystaliśmy i tyle. No. Będziemy pracować dalej, żeby te strzały celne zamieniać na bramki. Dobry wieczór, panie trenerze. Marcin Pawlicki, Polska Agencja Prasowa. Panie trenerze, czy ta poczwórna zmiana nie była jednak troszeczkę za późno, bo ona dokonana została w sumie 20, nie więcej, 25 minut po stracie gola. Ja wiem, że pan chciał wcześniej, jeszcze przed stratą drugiej bramki, ale tak czy tak trochę chyba pan za długo czekał, moim zdaniem. No, odebieram to tak, że wyglądamy dobrze. Motorycznie też sprawdzaliśmy swoje GPS-y i było wszystko ok. A skoro wyglądaliśmy całkiem nieźle, było ok. No to stwierdziliśmy, że te zmiany nie są aż tak potrzebne, bo mogłyby coś zaburzyć. A no, prawda jest taka, że między stratą bramki a tymi zmianami przecież mieliśmy też swoje sytuacje na wyrównanie, więc gdybyśmy strzelili gola, to teraz byśmy nie mówili o tym, że te zmiany były za późno. No ale Kiełb i Kupczak wracali po chorobie, więc nie wiedziałem, jak na ile ich organizm jest gotowy, żeby grać. A Savic i Dario Wisinger dostali dzisiaj tyle minut i muszą mocno pracować, żeby dostać więcej w kolejnych meczach. To jeszcze jedno takie pytanie, czy to było jedno z najlepszych spotkań derbowych za pana kadencji? Wydaje mi się, że tak. No, graliśmy całkiem dobrze i wydaje mi się, że generalnie z gry było całkiem nieźle. Muszę przeanalizować w głowie, jak wyglądały poprzednie mecze. No, pewnie jedno z najlepszych. Dawid Cytrowski, Polskie Radio Poznań. Dobry wieczór, panie trenerze. Pan mówi, że jedno z lepszych spotkań. Faktycznie tak trochę odważniej wyszliście niż ostatnio. Też bardzo dobry mecz ostatnio z ŁKS-em, tylko pan też o tym wspominał, że wyników to nie dało. Zastanawiam się, czy to pana trochę zraża do tego bardziej efektownego, może to źle powiedziane, bardziej odważnego stylu gry. Czy nie będzie pan trochę właśnie zrażony tym, że gra co prawda wygląda lepiej, ale wyników z tego nie ma. Tak staram się wybadać pana samopoczucie po tym meczu, kiedy co prawda graliście lepiej niż wcześniej, ale gorszy wynik osiągnęliście. No nie będziemy się zrażać, bo my nie przegraliśmy tego meczu ani z Lechem, ani z ŁKS-em, dlatego że graliśmy lepiej w piłkę, tylko po prostu byliśmy nieskuteczni i zrobiliśmy jeden błąd przy stałym z ŁKS-em i dzisiaj zrobiliśmy 3-4 błędy przy kontrataku. Natomiast wszystko zmierza do tego, żeby ten styl gry był połączony z wynikami w piłce nożnej, bo cały czas jest mowa o tym, że jak Warta chce sprzedawać zawodników, to musimy poprawiać styl gry, więc my ten styl gry poprawiamy. Natomiast no, moja diagnoza wcześniej była taka, że jak my atakujemy w ataku pozycyjnym i przeciwnik ma więcej osób w polu karnym, to my bramek nie strzelamy.
A w momencie, kiedy bazujemy na pressingu, na przechwytach w środku, na szybkich kontrach i przeciwników w polu karnym jest mniej, to tych bramek strzelamy więcej. I uważam, że dzisiaj już mamy drużynę, która jest w stanie zmienić oblicze Warty, bo mamy zawodników gotowych motorycznie, mamy kadrę szerszą. Na boisku treningowym jedenastkę Lecha nie imituje 8 juniorów, tylko zawodnicy, którzy są w stanie w Ekstraklasie grać, a to ma duże znaczenie. A wcześniej tak nie było i po prostu ten styl był inny, bo graliśmy tak, żeby to nam dawało punkty. Nas było więcej w naszym polu karnym, więc się broniliśmy, a w momencie, kiedy strzeliśmy bramki, to przeciwników było mniej w polu karnym, tak jak chociażby te dwie bramki z Rakowem. Ale finalnie uważam, że stać Warte na to, żeby połączyć lepszą grę w piłkę z lepszymi wynikami. No i Izraelu wraca. No właśnie, a propos, on już będzie do gry po tej przerwie na reprezentację, czy jak to wygląda? Jak nie będzie, to ja zrezygnuję. Musi być do gry. Wiem, że będzie to słuchał, więc musi być do grania. Oczywiście żartowałem, ale Zrelak musi grać. No, jak chcemy się utrzymać, to musi grać. Po prostu zawodnik tego pokroju musi grać. Jeszcze właśnie dopytam tylko na koniec, a propos tej przerwy. 18 dni macie do następnego meczu z Zagłębiem. Rzadko się zdarza aż tak długa przerwa w środku sezonu i nie jest to przerwa jakby zimowa zaplanowana, tylko jakby w trakcie rundy. To trochę. Sporo czasu na to, żeby sobie tak spokojnie popracować także te rozwiązania ofensywne. No tak chyba wyjątkowo długa i nie wiem, czy nie jakaś rekordowa, bo najdłuższą, jaką mieliśmy, to od piątku do poniedziałku. Już jedną taką mieliśmy, tu rzeczywiście wtorek. Ale wydaje mi się, że biorąc pod uwagę, że zmieniamy oblicze, żeby Warta też w przyszłości mogła zawodników sprzedawać i promować i żeby grać bardziej ofensywnie, to ten czas jest nam potrzebny. Dobry wieczór, panie trenerze. Przemysław Chlebicki z TVP Sport. Chciałbym zapytać o ten plan na mecz w zasadzie, bo domyślam się, że plan był podobny na pierwszą i drugą połowę, jednak pierwsza bramka dla Lecha jednak trochę tutaj było widać, że nieco pozmieniała. Też widziałem, że trener przekazywał uwagi zawodnikom. Chciałbym pana zapytać, czy coś się właśnie po tym pierwszym golu zmieniło? No, Stavropoulos zagrał piłkę za krótko. Jak już chciał grać długim podaniem, to miał jej nie grać na głowę obrońcy, tylko za tego obrońcę. A Miguel Luis schodził mu w boczny sektor i zabrakło go później w środku pola. Zaatakował zawodnika, którego nie powinien atakować, bo było 1-2. Otworzyła się przestrzeń. Ja to tak pamiętam przynajmniej z boiska. No i potem nie wiem, co było dalej, bo to już było daleko w polu karnym. Wiem, że tylko podanie poszło do Welda i Welda strzelił gola. Ale no przed bramką pamiętam, bo rozmawialiśmy o tym, że jak Miguel schodzi do boku, to albo nie gramy w ogóle długim podaniem, tylko podajemy do Miguela, albo gramy długie podanie za linię obrony, żeby Miguel zdążył wrócić do środka, żeby nie było kontry i zrobiliśmy dokładnie odwrotnie. Dobrze, dziękuję. I to chyba tyle? Tak. A jeszcze tam, proszę. To na sam koniec zapytam, wybiegając trochę w przyszłość, ponieważ mówi trener o tym, że Adam Zrelak wraca i ma grać. Trener też mówi, że warto stać na łączenie stylu z wynikami. To czy jest trener spokojny o utrzymanie w Ekstraklasie mimo czteropunktowej przewagi nad pierwszą drużyną w strefie spadkowej? Tak, jak się nie wydarzy nic nieoczekiwanego i kontuzje ważnych zawodników, to uważam, że się utrzymamy, bo mamy drużynę, która jest na to gotowa, gramy coraz lepiej. Ekstraklasa to liga fizyczna i drużyny, które są dobrze przygotowane fizycznie i dobrze bronią, są w stanie wygrywać mecze, a do tego uważam, że my też rozwijamy się z grą do przodu. Moi zawodnicy generalnie na boisku są często odpowiedzialni, więc uważam, że taką odpowiedzialnością, konsekwencją jesteśmy w stanie się utrzymać w Ekstraklasie. Myślę, że przyjdą lepsze czasy, przede wszystkim po prostu przyjdą bramki z pozycji dziewiątki. Panie trenerze, bardzo dziękuję. Tyle w pierwszej części konferencji prasowej. Za chwilę druga część. Dziękuję. Do widzenia.